Jest środek nocy, ale dalej nie śpimy, bo ciągle przeżywamy to, co się dzisiaj wydarzyło. Wtorek, 23:57. Adam Dobrawy, Borys Bura. Adam chroni swój wizerunek, zadarł z wieloma urzędami w Polsce, z ponad 300, w walce oczywiście o jawność życia publicznego. Samego rana w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym wygraliśmy z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Była to kolejna partia, która odmówiła nam dostępu do informacji publicznej, do swoich faktur i bardzo się cieszę z tego, bardzo się cieszymy z tego, że wygraliśmy z nimi. Mimo iż przedstawiciel SLD protestował, abyśmy nie nagrywali rozprawy, udało nam się zdobyć zgodę sądu na nagrywanie. Już niedługo najciekawsze fragmenty tej rozprawy opublikujemy. A teraz tylko ogłoszenie wyroku. Po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 stycznia 2014 roku sprawy zaskargi Sieci Obywatelskiej Poczta Polska na bezczynność Sojuszu Lewicy Demokratycznej w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 19 czerwca 2013 roku o udostępnienie informacji publicznej punkt pierwszy. Zobowiązuje Sojusz Lewicy Demokratycznej do rozpoznania wniosku skarżącej Sieci Obywatelskiej Poczta Polska z dnia 19 czerwca 2013 roku o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy. Zaraz po wyroku w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym pobiegliśmy prosto do Helsinek, których siedziba jest tuż obok. W Helsinkach odbywała się konferencja Jak promować kom na temat szukania wsparcia w internecie, na temat pozyskiwania zwolenników w internecie i na temat robienia różnych kampanii i na temat tego, jak to się odbywa w Stanach Zjednoczonych, bo to było pod patronatem ambasady amerykańskiej w Warszawie.